Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się już trzeci raz w grze Regalia of Men and Monarchs. A więc tak, dzisiaj miejmy nadzieję zakończymy samouczek. Bierzemy naszych dwóch bohaterów i zgodnie z tym co było ostatnio. A dobra, to już ostatnio były te samouczki. Okej, dobrze, fajnie też było. Mniejsza o to i tak, zgodnie z tym co ostatnio. Przecież na czym ostatnio zakończyliśmy, idziemy dzisiaj zwiedzać całą niepozorowaną polanę w celu odbycia się bestii. I dobra, jej, udało się, dotarliśmy. Co dalej, to nie wiem. Eksploracji 3. Nie wiem do końca co chodzi, ale dobra. Widzę, że dosyć prostolinijne, ale okej, dobra, mamy samouczek lochów. A więc podstawy eksploracji lochów. Każdy loch składa się z trzech rodzajów pól. Pola bitwy, no oczywiście walki, co nie da się nic ująć. Pola przygody, tutaj są zadania tekstowe. Dobra, fajne. Obozowiska to miejsce, gdzie można się po prostu ruszać i odpoczywać. I więzi z członkami drużyny i inne takie, okej, dobra, dobra. Okej, dobra. Nie można wejść, dopóki się nie oczyści sąsiadujących, czyli tak, bitwa, odpoczynek i idziemy na jakieś wydarzenie. Dobra, wejdź. Oczywiście, będzie pewnie jakaś walka, kto będzie się dłużyć. Więc tym razem powiem wam szczerze, że prawdopodobnie przyspieszę animację. Co dokładnie robimy tutaj, Griffith? I dlaczego robimy to? To zakończyć jego reign of terror i przynieść peace. To the land. And what are our chances of the supposed beast appearing? Well, since we are in fact chatting casually in the middle of a seemingly lifeless forest, given the laws of narrative probability, I would say... Okej, dobra. Niezłe przełamanie po prostu czwartej ściany, takie delikatne, ale tak. It happens now! Get ready, young master! Okej, i co? Co to jest? Okej, dobra, powiem wam szczerze, że widziałem ją chyba na jakichś artach czy coś, czy nawet na menu głównym, ale... Ona jest naszym wrogiem? Powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem. Bardziej się wydawało, że to będzie jakaś ewentualnie sojuszniczka. Okej, dobra. Po prostu dzika babka. No cóż, trochę smutne, że będziemy musieli z nią walczyć. Jedna zasadzka, tym razem zostawiona przez człowieka. No i bestie, cel główny. I... dobra. Jego tutaj. Jego tutaj, dobra. I zobaczymy co będzie. Wściekłość. I kolejna rzecz o bitwie. Okej. Dobra. Postać wykonuje akcję w konkretnej kolejności na bazie inicjatywną. No shit, po prostu Sherlock. Nie, to wcale nie tak, że takie inicjatywy są już znane wszystkim, nie trzeba tego informować. Chociaż tak, z drugiej strony, może jakieś tam dzieciaki czy ktoś, kto po raz pierwszy siada do komputera, nie będzie wszystko wiedział, ale dobra. Tak, okej. Okay. Dobra, fajnie, dziękuję, ale to było też takie istotne. Tak. Też wolałbym tę pojedynkę, to co mam już dwójkę zarzucę i tak, czy mogę trafić? Oczywiście, że nie. Po prostu jak na złość. Okej. No niefortunne, mocno niefortunne. Więc w tym momencie... Tym razem mógłbym ją... Ale dobra. Ulepszymy najpierw naszego towarzysza. I tak, teraz to jest dynamiczne wejście. Powoduje przemieszczenie postaci w górze celu, jeśli cel jest w 70 obrażeń. Dodatkowe 10 za każdym punkcie poleć. Chcę sojusznik na kładach jedności. Okej. Okay. R i szaruj! Bonk. No, dobra, udało się i teraz...
Mhm. Szczerze, wezmę to i od razu kolejny bąk. Unikła. Niestety. Triumf albo śmierć. Wrał. Wow. Mocno bije. Kolejne informacje. Serio. No dobra, to już wiedziałem. Nie wiem skąd, ale to wiedziałem. Tak jakby to już informował wcześniej. Mhm. Dobra. Dobra, dziękuję bardzo, ale nie musisz aż tak informować gro. Też od nowa ile? Dwie rundy niestety. Inspiracja. Okej. Mógłbym standarda zarzucić, ale nie, nie mogę sobie na to pozwolić. Więc podejść trochę tutaj i... A, no tak, trochę blokuję. W takim wypadku standard. Piękne. Po prostu piękne. Ale tak, jeszcze podejdź tam. I zostawiamy na później. Dobra, dostał jeszcze zdolność, to jest... Najlepsze jest to, że w sumie... Tutaj, niedostosowane i znika mi po prostu z ekranu. Więc... To, że tutaj nie ma informacji aż takich, ale dobra. Krzepa jak działa? Zwiększa zdawane bronią 25 obrażenia. Okej. Więc teraz dzigaj. No! Co to ma być? Dobra, trafiłem. Trafiłem, to się liczy. Nie zdążyłem przeczytać, ale tak. Ojej! Okej, trochę to grozi, no. Ale tak. Udało się, dobra. Na całe szczęście się udało. Zwycięstwo! 25 expu. Nie wiem, jaki jest tego sens, tak szczerze mówiąc, ale jej, udało się. Mimo tego, że prawie straciłem postać. Mhm. I would suggest caution in your attempts to communicate. Przy okazji taka ciekawa sprawa, wszyscy są blondynami. Signi, okej. You speak! There are no words between predator and prey, yes? In defeat, our roles are reversed. If words are shared, it shall be so, by your choosing. Proszę, że głos do niej trochę mi pasuje, ale okej, dobra, fajnie. Fajnie się to zmieniło, ale tak. Are you the beast that stalks Rashtil? Rashtil? Such a name is unknown to me. You speak of names that impose boundaries, but these are not mine. We share a sky, but the boundary is not mine. The mark is not mine. The territory is not mine. Okej, dobra. Po prostu kobieta dzikość. Dzika babka i tyle. Nic za nic mówiąc. Neither did I. Packs, tribes, kin, rights. The Kelra way, our way, my way. To overcome enemies, we become beasts in spirit. I guess that explains the outburst. Sort of. There is strength in such bonds, as in all bonds born out of respect. We take only what is given, and never force our way. I still cannot make heads or tails of what you're saying. Ja po części też nie, ale powiem szczerze, mimo wszystko jestem w stanie się domyślić, pewnie jakieś plemienne rytuały, takie całkowicie, jakieś takie na standardy większości gier by można to było nazwać barbarzyńskimi. A więc dobra, zobaczymy, może zaraz wytłumaczę. The beast chooses the man. And the man accepts the beast. Okej, dobra, to mi się kojarzy trochę z... Tu mogę znowu nawiązać do Pathfindera oraz D&D, gdzie jako tako barbarzyńcy, ponownie, podobny motyw, mogą iść, powiedzmy, ścieżką furii swojej, czy wściekłości przy użyciu zwierzęcych totemów. Czy tam ogólnie totemów. W D&D są to zwierzęce, gdzie konkretny aspekt zwierzęcia się wybiera, by dostawać moce. W przypadku Pathfindera...
Istnieją też totemy innych istot niż tylko bestie. Można, dajmy na to, zrobić totem smoczy czy coś. Oczywiście mówię tutaj o wersji stołowej, bo niestety w Kingmakerze istnieją tylko totemy zwierzęce. Ale dobra, mniejsza z tym. But it is a process, not an act. Something to claw and strive for. For many days and many nights, many moons that come and go. But the exact count is meaningless. One cannot return without finding the right beast. Okej, czyli faktycznie jakiś taki rytuał po prostu związania się z konkretną bestią. So unless I'm getting utterly confounded here, you're saying you are searching for your beast. Yes. Okej, nadal głos moim zdaniem nie najlepszy, ale to może przez styl po prostu artystyczny, ale okej. I powiem szczerze, jak ogólnie postać wydaje się być ciekawa, tak zdecydowanie minus za to, jak jest ubrana. Nie żeby coś, ale po prostu ja osobiście preferuję, kiedy są zachowywane chociaż pozory realiów normalnych, jak pancerze ich, czy chociażby ubrania sióstr. Nawet one były lepsze niż to. Ale okej, może trochę się zgadza z tym, kim ona jest, że w sumie jej to nie obchodzi czy coś. Just so. I have never heard about this tribe of yours, these Kelra. The turtle and the eagle both share a sky. But though the turtle wonders about the clouds, he will never take flight, yes? Huh? It is a color unknown to your kind, much as yours is unknown to mine. Oczywiście, tak. Musi być ten motyw poznania nieznanego. Chyba, że tak się śmieję, ale no, niestety, nie jest nic aż wielce oryginalnego. Chociaż mam nadzieję, że gra później okaże się bardziej kreatywna. Is she really the same girl who just tried to rip our throats out? But anyway, what does all of this mean? I am sorry, but I can't allow you to run around the woods anymore. I am a lord of sorts of these lands, and I could really use some popular support. You aren't helping, you know. You need to leave. Then we are at odds. But as the victor, you are within rights to request so. If that is your will. Muszę przyznać, dosyć honorowa i dosyć szanuję takie prawa, że tak nazwę te. Natury, czy zwycięzcy i przegranego. Zaskakujące. What would happen if you were to abandon your right and go back home? My siblings would devour me whole. Aj, nieprzyjemne. Figuratively speaking? No. O Jezus. Myślałem, że dosłownie będzie jakieś takie metafora, ale jej. Można było się tego spodziewać. Young master? I know what you're about to ask me, Griffith, and I'm not sure I'll like it. Come now, we all follow our oaths, and hers seems to be of great import, to her, at the very least. Za przysięgi i w ogóle... Definitywnie jest to taki dosyć sztywniak praworządny, jak już wyraziłem się wcześniej, ale dobra. Well, we're in the middle of something ourselves, remember? You're asking me to put her own good above ours. No. I am asking you to be the man your father thought you would always be. Definitywnie praworządny, dobry. Skoro chcę pomagać wszystkim wokół, przysięgi, ze sprawy. Okej. Powiem szczerze, że to dawałby się na paladyna. Pomijając to, że nie ma boskich mocy. The better man. Sire. Damn you, Griffith. What if we made a deal? The predator does not barter with prey. He does not want you to be his prey. He wants you to be his partner. Your lion speaks, yet confuses. Elaborate. We left. W sumie ciekawe określenie, patrząc na to, że w sumie chyba miał lwa nawet na ramienniku. Lion? Na pewno ma lwa. Come with us. We'll give you shelter and resources, and hopefully it'll help you find your beast. A cage of wood and stone yields no answers. That may be so, but you won't have to stay in one. As a member of my retinue, I expect people to honor your special outdoor privileges. And, small eccentricities. Emphasis on small. No doubt you would price this favor in my strength, yes? What for? You heard it yourself. We need all the hands we can get to rebuild the city. I am sure Master Kay would be very pleased with such a capable warrior as yourself. I see. Then the boon is granted, and so I will join your pack. I shall follow the duckling and the lion so that together we may fulfill our oaths. Kaczątkiem. Okej. No nieźle. Lew pasuje dosyć, ale kaczątko? Nie wiem duckling? Czemu. Really? Why do I get a duckling while you get to be a lion?
Nawet on już się zastanawia. I have absolutely no idea. Now, the girls. I have a feeling this will take a long, long while to explain to Gwen. Aha, to definitywnie. No, macie tutaj podsumowanie. Ja tak nie będę czytał, bo jednak trochę na czasie mi zależy. Ale zanim coś, to idziemy dalej, czyli... Tu mamy chyba obozowisko. Potem będzie jakieś wydarzenie. I hura, wracamy! Nie licząc miasta, obozowisko są jednymi miejscami, gdzie można zapisać. O. Dobra, najpierw zapisujemy. I teraz widzicie, jaka jest różnica dat grania. Więc no, jeden dzień wyprzedzenia. Jest to głównie spowodowane tym, że wszystkie kwestie studiowe się ogarnęły, więc mogę bezproblemowo sobie... Jak to się nazywa? Mogę bezproblemowo właśnie nagrywać znowu na bieżąco. Ale dobra, mniejsza, pogadajmy z nimi wszystkimi. Pogadać. A ten mi idzie tam. Rozumiem, że jesteś świadoma grozy, jak myślałeś w tych okolicach. Moja wędrówka nie przyniosła szkody waszej braci. Felera pragnie objawienia, nie rzezi. Być może. Nie śmiałbym tego kwestionować. Pozostaje jednak faktem, że część tubylców nazywała cię zagrożeniem. Niektórzy mogą cię nawet zaatakować. Niech atakują. Bez znaczenia. Ich jedyną bronią są puste słowa, przypominające życzenie trzmiela. Niech nadejdą. Ktoś jedną z nas pomożemy ci. Griffith ma rację, może ci coś grozić. Jest siedem z nas, pomożemy ci. Tak, w jedności jest siła. Kaczątko dobrze to rozumie. Tymczasem ruszajmy, tak? A ty powiedziała, niech prowadzi cię totem. Takie mocno barbarzyńskie, takie właśnie z tymi barbarzyńca totemów i tak dalej. Dobra, mniejsza. Odpocznijmy. Nie jest to, wiecie, jakoś szczególnie potrzebne, ale tak na wszelki wielki i idziemy dalej. Są drugą. Jeszcze zanim coś, co. Dołączyła w sumie do drużyny, co. Ciekawe, bo w sumie nawet nie wiedziałem. W sensie. Jak to powiedzieć? Nie wiem, jakie ma statystyki i w ogóle jak działa. Z tego co widzę, to ona ma bonusy do obrażeń. Wie chyba najwięcej z nas wszystkich. Celność ma. O, w sumie też najlepszą. Życia nie ma najwięcej, w sumie najmniej nawet. Uniki ma takie jak wszyscy. Najlepsza inicjatywa, najlepszy ruch. Nie ma za to odporności fizycznej żadnej, ale dobra, mniejsza. Natomiast jeśli chodzi o... To nie tutaj, to było chyba z więzi. To jest informacja. Niestety nie zobaczymy co i jak, bo no, kiepsko zrobione, ale ona ma... A! Ta więź osobista się mi wkrótce kolejny poziom? Co? Nawet nie wiem o co chodzi, w jaki sposób, ale tak. Instynktowne ruchy. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Jakieś po prostu też zdolności. Nie, fajne, że on rzeczy tak patrzy na niej. Na nią? Naprawdę. Powiem szczerze, no nie jestem aż taki przekonany co do tego, jak powinienem ją prowadzić jako postać, ale... Ale wracając, co to chciałem. Ale definitywnie jest nastawiony na wielkie obrażenia i taki po prostu dziki styl walki. A póki co udało się odnaleźć, ale im też. Może zamiar wyjść z lasu, kiedy nagle Stigni daje znak, żeby się zatrzymać. Coś jest nie tak. No, co się stało? Jacyś ludzie, kto z nas śledzi, czuć wyraźny zapach. Nikogo nie widzę. Udaje ci się dokończyć zdanie, obok twojej głowy przelatuje topór i wbija się w pień najbliższego drzewa. Ktoś wykazał się takim wyczuciem czasu, że efekt jest niemalże komiczny. Z gęstwiny lasu wychodzą podejrzanie wyglądający mężczyźni i otaczają twoją grupę. Ich przywódca, barczysty,
bezrozumnie wyglądający typ o nieodpartym roku zaczyna szyderczo klaskać. Mężczyzna gwiżdża i śmieje się, co wywołuje pomruk ze strony Signy. Słynna bestia... Zdraszy ty, kto by pomyślał, jak na kogoś twoich rozmiarów masz godną podziwu reputację. Można by się spodziewać smoka. No cóż. Powiem wam szczerze, nie wiem co wybrać. Nie, to takie zbyt sztywniackie. Nie skończysz to dobrze, prawda? Znaczy, dobra, czego chcesz? Jest bestią z Rasztyli. Rasztyl, okej. Okay. Co nie? Zdziwiłbyś się, jak wielu ludzi zapłaciłoby mnóstwo pieniędzy, żeby ujrzeć ją martwą albo w łańcuchach. A ja, uśmiecha się szeroko, ja chętnie się do tego przyczynię. Chwilkę, przedyskutujmy się jak dorośli? No nie. Signy jest chroniona przez ród Lorenów. Jest ci potrzebna? Najpierw musisz porozmawiać ze mną. Ciąga broń i ruchem ręki przywołuje swoich popleczników. Świetnie, jest plan. Przynieście mi dziewczynę. Okej. No nie wynikło to zbyt dobrze. Ale tak, pokonaj wszystkich przeciwników. Wyzwanie. Wygraj walkę przedkupową 7 tur, pokonaj dwóch przeciwników jedną umiejętnością, okej? Czyli są tu teraz jakieś wyzwania. Dobra. No szczerze, to na pewno się uda. Przynajmniej tak mam nadzieję. To bym chciał spróbować. I co? Nie wygląda to za dobrze. Okej, tak. Tak. A chociaż nie. On niech idzie tu. Ja go bardziej bym dał tutaj gdzieś, a ona może tu. Dobra, powiem wam szczerze, nie bardzo wiem jak sobie poradzić, ale tak. Jeszcze trochę o bitwie, no bez przesady. Mhm. Nie każda bitwa dobiega po końcu po pokonaniu przeciwników, czasem trzeba inne cele. Mhm. Cena do wyzwania. Mhm. Okej, dobra. Co jeszcze? O proszę! Starczy te. Co jest? Super. Widzimy się za chwilę znowu, bo coś się zbugowało, że ona od razu szkila użyła. Dobra, jesteśmy ponownie. No niestety nie jest aż takie piękne rozstawienie jak ostatnio, ale... Mniejsza. W ogóle jakiś galak. Nie wiem nawet co to i... Anta, zapomniałem, że każdy ma swoje imię. No cóż... No oczywiście, domownicy muszą się przeszkadzać. Ale mniejsza. Fajne. Dobra, nie wiem czy to będzie mądre, tak wystawić ją naprzód od razu. Więc powiedzmy, że podbiegnę jakoś tutaj. Nie dalej. Nie wiem czy to też najmądrzejsze. Sus. Fajna zdolność jak tak patrzę szybko, ale nie. Chyba powietrzna, no to jest to, chyba ona tego używała, nawet w walce przeciwko nam. Użyjmy wściekłości, spada się trochę zranie, ale dostanie te wszystkie efekty. A, czyli potem może już pójść dalej. Dobra. Może ustawimy ją tutaj? Nie da rady. A, chociaż chwila, wiecie co? Muszę coś sprawdzić. O, idealnie zabraknie. Dobra. Nie będziemy marnować tylko całego autorytetu. Ale dobra. Lada moment się jakoś z tym uporamy. Powinno być dobrze. Piękni bandyci, którzy chodzą mało i
Ludzie nie uważa, że byli pewnie jakimiś wielkimi wrogami. Ale tak. Here we go. Jakie w ogóle były tutaj wyzwania? No to są wyzwania, a walki zwycięstwa. Wyzwanie. Pokonanie dwóch przeciwników jedną umiejętnością. Oni ile mają? 400 coś. Nie wiem, czy się uda. Dobra. Nie jestem może najmądrzejszy, ale tak. Postawię tutaj flagę. Niech nasz tutaj towarzysz dostanie po prostu bonusa. Poczymy się tak. Na tym kończymy. I o. Okej, to ma zasięg jakiś taki. Oczywiście ustawiłem tak, że nie będę mógł z tego skorzystać, więc. Niestety. No niestety. Jestem dzisiaj trochę nieogarnięty. Jeśli chodzi o to wszystko. I tak trochę się efekt zmarnuje. Ale tak, może jakoś się to uda inaczej ogarnąć i teraz dobra. Idź tutaj. I ile, od ilu do ilu tu bije? Nie wiem. Ale zobaczymy, jak to zadziała. Czyli ich trzeba teraz już nie atakować. Już 30%, co... Nie wiem, ile to byłoby 30%. Można byłoby spróbować... jest napisane do 114. Nie. Tą dwójkę... Powiem szczerze, zostawię sobie na to, żeby później użyć tego raz porządniej. Ubić ich od razu jedną umiejętnością. Dobra. O nie. Trafił. Niedobrze. Okej, to się choć udało i teraz rozkaz musi podejść jedno pole. Dobra. Choć mam odpowiednie wybrane. Tak, dobra. Dobra. Niech dostanie trochę tych wszystkich efektów. Możemy zginąć z tego. I jedno pole tutaj. No i zobaczymy, czy trafię. Zawsze wiecie, trochę mogę wspomóc naszego towarzysza. Barudę. Dobra. 292. Dobra, no niestety nie ubijemy. Teraz już definitywnie nie ubijemy. Ale powiem szczerze, i tak użyję. Wiecie, muszę po prostu czym prędzej pokonać wszystkich. Niedobrze. Ale okej. Pojawił się czarodziej. Nie mogę tego użyć, więc... nie ma co. O. Od ilu do ilu tu bije? Do 89. Jeśli trafi, to pokonam ich wszystkich. Dobra. Dobra, czyli chyba się udało. I swoją drogą ma chyba same umiejętności przerwy, co jest ciekawe. Dobra. W takim wypadku tutaj stanę. Więcej nią nie będę robił póki co. Wow. Powiem wam szczerze. Jakby się spodziewałem. O nie, ogłuszenie. Aha, wszystkich mi nagle ogłuszy. Niedobrze. Ale tak, niech dostanie te tarczki. No i tutaj trzeba już podbiec chyba. Pomału ogarnię to wszystko. A, mam jeszcze jeden punkt, to mógłbym użyć. Ponownie rzucić rozkazy. Okropne, powiem szczerze. Anulowana aktywacja na niej. To może być po prostu masakra. Okej. Nie trafił. I tutaj znowu ogłuszy, to się wkurzę.
Okej, nie ogłuszył, przynajmniej tyle. I teraz tak, to bije 50%, to 95%, okej, 95%. W takim wypadku przydałoby się użyć tego. Nawet nie ma co czekać, po prostu maksymalne jest ile? 213. Nie dobiję go. Ale mogę ich osłabić na tyle, że powrócę. Może na tym by dobiła? 249 do 300. On ma teraz 247. Dobra. 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 W najgorszym wypadku siebie też trochę poranię, ale. Nie, to nie przeszkadza. Ja chcę po prostu to ubrać. I tak, wiem, że głupotę zrobiłem, ale. Oczywiście. Musiał mi zepsuć całkowicie moje plany. Okej. Okej. Dobra. Okej. Jeszcze nie wszystko stracone, wiecie. Może się jeszcze uda. Mamy trochę tych punktów autorytetu, czy co tam jest. Więc bąk z miecza dwuręcznego. Czarodziej teraz coś prawda zrobi. Ale tak. Pudło, dobra. Dobra. Piąta runda. I teraz najgorsze prawdopodobnie. O! O, on jest pierwszy. Dobra. W takim wypadku, skoro jest pierwszy. Nie może zaatakować. Oczywiście. Oczywiście, że nie może zaatakować. Więc tak. I niech lepiej się odsunie. Nie chcę cię go zabić swoim własnym atakiem. I uwaga, uwaga. Trąba powietrzna. Dziękuję bardzo, pokonany. Więc jej, udało się. I mamy wszystko. Wszystko zaliczone. 9 kobiet szlachetnych, okej. 17 komponentów, 600 DLC-ków i pomocnik łazika? Co to jest? Niepospolity zwykły broń. Okej. Czyli broń dla naszego głównego bohatera, plus 4 do celności, 4 redukcje odporności i ataki fizyczne, nie do końca rozumiem. Chodzi o to, że będziemy mieli mniej obrażeń fizycznych, czy coś, 10% obrażeń, no. Super, udało się. Chociaż powiem szczerze, te cele raczej były easy. O, achievementik. Przerwę na reklamy. A, poszukiwanie bestii. Bój został zakończony pomyślnie, więc można opuścić las. Z całą pewnością siostry będą chciały usłyszeć o tej przeprawie. 50 expów plus 35 punktów zażyłości z Signi. Kończymy przygodę. No, kończono, udało ci oczyścić wszystkie pola. Okej, opuść loch. No. Chyba to bójczy ogień istnieje i ma się dobrze. Twoi towarzysze nie będą zadowoleni z zasięgu szkodliwych umiejętności. No, da. Zresztą chyba jeden dialog, a potem już będziemy kończyć epizod, bo mamy 30 parę minut. Ale to jest takie niepokojące, że tak mało udaje się robić. Siostra, proszę cię ciszej z tymi telefonami głupimi. Ale dobra. Another miss. Lick clean. Okej, okej. Piękny gnom. I ten Nohal. Piękny po prostu. Why can't a man make a decent profit anymore? Not that I'm complaining. Maybe the castle would be more fruitful. Hello. Okay. Hello. Hello. Mighty fine weather for a stroll. Am I right? Yeah, już mi się podoba ten gnom. No, not precisely. I am on a walk, yes, but it is a different kind of walk. A gilded walk of spreading joy and awe to all whom I may encounter. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że ten gnom to jest taki trochę handlarzyna, który chce się dorobić kosztem innych, ale okej. I am Haksun ibn al-Anduraz, purveyor of goods most wondrous, wandering merchant supreme. And most certainly not one of those street peddlers who would shank you for a stray copper. Te. Już to widzę. Then you must have come to see my brother. I'm afraid your meaning eludes me. But if you pardon me asking, what is a nice young lady like yourself doing in a place like this? I live here. You live here? As in here, here? I know. I'm sorry about the mess, but it's a recent thing.
My brother just became the lord of that castle. See? Over there. Oh, is that so? Aha, tak, definitywnie jakiś taki handlarzynek, który będzie chciał się dorobić na nas. Well, well, things just got very, very interesting. Perhaps there is good money to be made here after all. This is a most fortuitous development. I would be delighted to exchange goods with your brother. That is, with your permission, my fair lady. But of course! I'm sure he'll be overjoyed to have you! Yeah. Fajna siostrzyczka, ale powiem szczerze, wydaje mi się, że ona jest taka trochę jeszcze dziecinna. Ah, splendid! Well then, all that remains is a handshake to cement our joyous agreement. Am I right? Shall we? Aha. Mam nadzieję tylko, że nie będą dodatkowe kłopoty. Chociaż powiem szczerze, obstawiam, że będą kłopoty, bo bez kłopotów nie byłoby gry. Ale dobra, musimy powrócić, bo w sumie nic innego nie możemy zrobić, więc tak, wracamy. Kolejny dzień. Sobotaż. Piękna nazwa dla dnia, po prostu. Aha. No jak mówiłem, teraz jeszcze tylko chcę zobaczyć, jak zareagują na nową towarzyszkę przygody. I potem już kończymy. Dobra. Chociaż chwila, można tu zapisać? Można zapisać, dobra. Więc cóż, wiecie co, no. Może nie jest to idealne miejsce, ale zapiszemy w tym miejscu i zakończymy, co dalej, cóż, zobaczymy później. No mam 37 minut prawie nam, no, na liczniku, więc te, nie chciałbym tego zbytnio przedłużać. Więc cóż, powtarzając się może, ale tak, na tym zakończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się ponownie już za 2 dni, a póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.